Niedawno na kanale Draw with Jazza obejrzałam bardzo ciekawy odcinek, gdzie podejmował się wyzwania The Realism Challenge. Dla niewtajemniczonych w artystyczną strefę polega ono na tym, że kładziemy sobie na kartce daną rzecz i obok w skali 1 do 1 próbujemy ją odwzorować jak najdokładniej, tak aby dawało nam to złudzenie, że leżą po prostu dwa wybrane przedmioty na kartce. Może to być puszka naszego ulubionego napoju, kwaśna żelka, guma do rzucia, wyrzuta lub i nie, skarpetki, a nawet i świnka morska. Nie no, akurat ze świnką morską to przesadziłam. To nie jest rzecz okej. Widziałam już wiele razy, jak ludzie podejmowali się tego wyzwania, a ja nigdy do tej pory tego nie spróbowałam. Ale sama mogę się domyślać, że nie jest ono takie proste, na jakie może wyglądać. Więc dzisiaj przyszła pora i na mnie. Moim pierwszym modelem będzie cukierek Raffaello. Ostatnio miałam urodziny, więc troszkę tych cukiereczków mam. Także, no cóż, napatoczył się. Ale też pomyślałam, że fajnie będzie go narysować na szarym papierze, dlatego że jego opakowanie jest prawie że w 100% białe. I postaram się tutaj podziałać coś białą kredką. Jeszcze zanim przejdę do opowiadania tego wszystkiego, co chcę Wam dzisiaj przekazać, muszę Wam powiedzieć, że kąt nagrywania, jaki ja stosuję, jest trochę inny od tego, na który patrzyłam na moje modele. To znaczy kamerę mam ustawioną na statywie przede mną, przed tym co rysuję. Później w programie to przekręcam o 180 stopni. Także widok z kamery niestety nie jest prostopadły, przez co mogą być pewne różnice w oświetleniu i w ułożeniu na przykład tego cukierka, czy rzeczy, którą będę później rysować. Musicie poczekać do końca, bo tam będzie pokazane prostopadle wszystko tak, jak ja to rysowałam. No dobra, także przejdźmy już do opowiadania. Takie wyzwanie jest troszkę inne od rysowania ze zdjęć. Może nie troszkę, a nawet i bardzo, choć mogłoby się wydawać, że realistyczne rysowanie to jedno i to samo, to kiedy mamy model ustawiony obok i próbujemy go przerysować, jest trochę ciężej, niżeli robilibyśmy to ze zdjęcia. I na to składa się wiele czynników. Po pierwsze, szkic jest dość trudny do zrobienia, dlatego że patrzymy na to z różnych perspektyw i kiedy mamy ustawione oczy nad, to możemy je też przesunąć trochę w bok i proporcje będą już inne. Ciężko jest mi to zobrazować, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Kiedy mamy zrobione zdjęcie, to nic nam się nie ruszy, nie spojrzymy z innej strony i wszystko będziemy mieć tak jak na zdjęciu. Ale w tym wyzwaniu nie chodzi o to, aby cyknąć sobie fotkę i z tego rysować, tylko aby na bieżąco patrzeć na nasz model i przerysowywać go po boku. Także zrobienie szkicu to już nie lada wyzwanie, no i warto jest tutaj się pokusić o wymierzenie proporcji. Przy pierwszym rysunku, no, robiłam to wszystko tak bardziej na oko. Zobaczycie później, jak mi to wyszło. Patrzenie na daną rzecz na żywo jest zupełnie inne. Kolory wydają nam się być... No, jak patrzę teraz na kamerę, no to zdecydowanie jest ich więcej, kiedy patrzymy na żywo. I jakoś tak totalnie inaczej oddziałują pomiędzy naszym tłem a przedmiotem. Mamy tutaj przykład tego naszego cukierka Raffaello. Kiedy oglądałam go tak nie przez wizjer, no to nie widziałam, że jest on aż tak mega biały. I niestety kredką jest bardzo ciężko uzyskać aż taką biel, jak widzimy na naszym modelu. I tutaj dobrze sprawdziłby się biały papier, gdzie musielibyśmy dorobić tylko kilka takich małych cieni. No ale że ja do wyzwania dorzuciłam sobie kolejne wyzwanie, czyli odwzorowanie tej bieli na szarości, no to musiałam trochę polegnąć. Jest to mój pierwszy rysunek tego typu, także musicie mi wybaczyć. Kolejny mam nadzieję, że będzie fajniejszy. Aby praca wyszła nam bardziej realistycznie, no to ważne jest uwzględnienie cienia, który rzuca nam na papier. Kiedy byśmy tego nie zrobili i po prostu ominęli, narysowali tylko nasz przedmiot, to płasko wkomponowany byłby w kartkę, no i nie dawałoby to efektu 3D.
Moje oświetlenie jest dość mocne, rzucane z prawej i z lewej strony softboxami, ale myślę, że dobre efekty również osiągniemy, kiedy położymy po prostu ten przedmiot w świetle dziennym i samo światło, które przechodzi nam przez okno, da nam ciekawy cień. Do zrobienia cienia akurat używam różnych odcieni szarości i kiedy przechodzę już do szarości kartki, tam staram się troszkę lżej przyciskać i też jaśniejszym kolorem, aby była ta granica taka bardziej miękka. Wspominałam Wam przed chwilą, że ciężko było mi uzyskać ten biały efekt opakowania Raffaello. Dlatego musiałam coś z tym zrobić, bo jednak bardzo to rzucało się w oczy. Chociaż nie udało mi się uzyskać takiego mocnego efektu, no to do rozjaśnienia użyłam jeszcze białego pisaka Posterman z Kuretake, który bardzo dobrze sprawuje się na kredkach, nie przerywa, no i daje mi dużo tego pigmentu. Bardzo Wam go polecam, chociaż musicie uważać, kiedy go otwieracie, bo czasem może wylecieć co nieco i zabrudzić nam rysunek. Już mi się tak kilka razy niestety zdarzyło. No i też trzeba troszkę kontrolować dozowanie, bo czasami również może być tego za dużo. Ale generalnie efekt, jaki nim uzyskamy, jest naprawdę satysfakcjonujący. Dwoma rysunkami zrobiłam jeszcze trzeci, w sumie to drugi, ale można by zaliczyć jako trzeci, który nie do końca mi wyszedł, więc pomińmy ten etap i przejdźmy już do trzeciego. Zapomnijmy, że to w ogóle się działo. Mam nagrane, ale nie pokażę Wam, bo jest tragedia. Także powiedzmy, że do drugiego rysunku, bo tego praktycznie drugiego Wam nie pokażę, użyłam jednego z moich ulubionych kremów do rąk z The Body Shop o smaku... Nie o smaku, Boże, tego się nie je! O zapachu truskawki. Do przerysowania jest zdecydowanie ciekawy, dlatego że ma takie fajne odbicie i bardzo ładny kolor. Jest też dość dużo szczegółów, przez co wyzwanie będzie jeszcze bardziej męczące. Czy to się nazywa masochizm? Ale tak, jak widzicie, moją głowę, mój czubek głowy widać w kadrze prawie cały czas, dlatego że postanowiłam bardziej przyłożyć się do szkicu. Tutaj już wzięłam linijkę w dłoń i wszystko próbowałam poodmierzać tak, jak to wygląda. Oczywiście nie wyszło mi aż tak idealnie, ale wszystko jest w miarę na swoim miejscu. Tutaj także widok z kamery nie jest adekwatny z tym, pod jakiego kąta rysuję ten krem do rąk. Więc znowu, poczekajcie do końca, bo tam będzie to wszystko widać. Aha, w ogóle przypomnę Wam, że kiedyś nagrałam film dotyczący odmierzania proporcji i tam pokazywałam Wam metodę z linijką, więc jeżeli go nie widzieliście, no to zapraszam. Jest dość stary, ale myślę, że jak najbardziej aktualny. Tak się zastanawiam, czy gdybym rysowała pod kątem, pod jakim siedzę i rysuję, czyli przenosiła tę perspektywę nie tak prostopadle, to chyba wygodniej by mi się to robiło. No i tu widzicie właśnie co jakiś czas moją głowę, ale też starałam się przy drugim rysunku aż tak bardzo nie wchodzić w kadr i usiadłam na nogach, przez co było mi dość niewygodnie. Ale nie wliczajmy tego, ważna jest zabawa i naprawdę świetnie mi się to rysowało. Mimo, że może nie jest idealne, to jednak super doświadczenie. Kolejna ważna kwestia, jaką chciałabym poruszyć odnośnie rysowania w skali 1 do 1, no to niestety właśnie rozmiar i szczegóły. Tutaj widzicie, że krem do rąk ma wiele napisów na sobie, są to takie białe, jasne napisy, które ciężko będzie zrobić wprost proporcjonalnie do tego, co widzimy na żywo. Dlatego, że mamy mały rozmiar kartki, w sumie to się nie liczy ten rozmiar kartki, ale rozmiar samego kremu do rąk. Bo nawet gdybym wzięła większą kartkę, to i tak by musiał być ten sam rozmiar, bo tutaj chodzi o przeniesienie tego w skali 1 do 1, czyli po prostu takim samym. Więc narysowanie tego w ten sposób przysparza wiele trudu, szczególnie kiedy mamy też miękkie kredki, przez co rysik nam się ciągle
tempi, musimy ciągle temperować. Ja dzisiaj używam Prisma Color Premier i myślę, że gdybym na przykład użyła polichromosów, byłoby o wiele łatwiej. Kiedy już tak naszkicujemy mniej więcej te literki, możemy również przejść do poprawiania ich białym pisakiem lub żelopisem, tylko tutaj również musimy mieć bardzo małą końcówkę, aby nam to wszystko wyszło. Ja przyznam się Wam, że wszystkich literek nie poprawiłam, bo bałam się, że zepsuję całkowicie efekt, więc te, które mi totalnie nie wyszły i na które nałożyłam zbyt dużo kredki, poprawiłam. No i później też próbowałam je jakby wyostrzyć, nakładając trochę kredki na pisak. W tym odcinku postanowiłam również wykorzystać dwa różne papiery. Najpierw mieliśmy szary, teraz mamy biały, wcześniej mieliśmy troszkę fakturki, teraz mamy gładki. I powiem Wam, że łatwiej takie wyzwanie jest robić właśnie na gładkim papierze. No i w sumie na białym kolorze również to dobrze wygląda, tylko trzeba tutaj bardziej popracować nad cieniem, dlatego że nie może on być zbyt ciemny, co u mnie trochę się nie udało. Bo po tym, kiedy rysowałam na szarym papierze i wszystko wyszło mi zbyt ciemne, tutaj przyciskałam mocniej i... No i znowu mi wyszło ciemniej. Czy to ma sens? Chyba nie. No ale tak. Tak mnie zrozumieć właśnie. Jeśli chodzi w ogóle o to wyzwanie i moje odczucia, no to powiem Wam, że fajnie jest oglądać te rysunki z przymrużeniem oka, bo wtedy wydają się jeszcze bardziej realistyczne. I też czym dalej położymy sobie kartkę od naszego wzroku, tym będzie to fajniej wyglądało. Ja bawiłam się świetnie, mimo tego, że wcześniej robiłam również realistyczne rysunki i takie po prostu, tyle że ze zdjęć, tutaj mamy akurat na żywo, to było o wiele trudniejsze. Ale to już Wam mówiłam. No i jeszcze muszę wspomnieć, że o wiele fajniej patrzy się na moje prace skończone, kiedy nie mamy obok tego przedmiotu, z którego rysowaliśmy, bo wtedy wydaje się to być lepsze. Te przedmioty są zbyt idealne do narysowania, a ja w sumie nie mam aż takiej cierpliwości do hiperrealistycznego rysunku. I powiem Wam, że zawsze, ale to zawsze lubię sobie dokładać coś od siebie. Nawet kiedy rysuję ze zdjęcia, to uwielbiam dodawać jakiś kolor, trochę go zmieniać, żeby to było coś ode mnie i aby nie było identyczne ze zdjęciem. Generalnie nie wyszło tak jak chciałam, ale też nie jest najgorzej. I w tym odcinku to by było już na tyle. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy podejmowaliście się kiedykolwiek tego wyzwania i próbowaliście sobie narysować coś, co leżało obok. No i koniecznie podzielcie się informacją, co to dokładnie było. Może coś prostego, a może jednak skomplikowanego. Ja zapraszam Was do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam dzieje się dość dużo, pokazuję, co się dzieje na bieżąco i dodaję również dodatkowe rysunki. My natomiast widzimy się już w kolejnym filmie w sobotę o 9:00, więc do zobaczenia i... Bye!